Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszych ukraińskich listów. Dzisiaj dotarł kolejny, więc zawsze kiedy dociera to jest dobry znak, bo to znaczy, że z naszymi braćmi chyba w miarę ok. Posłuchajcie proszę, co pisze do nas dzisiaj ojciec Jarek. Drogie siostry i drodzy bracia. Wczoraj my, bracia w Ukrainie, otrzymaliśmy link do krótkich filmów przygotowanych przez Duszpasterstwo Powołań Polskiej Prowincji Dominikanów. Można je zobaczyć tutaj. Tutaj ojciec Jarek podaje linka, kochani, w opisie pod filmem będzie link do, yy, do tego filmu. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak żyjecie w sercach każdego z nas, a w moim szczególnie, mówi do nas po ukraińsku brat Mykyta Janusz, dominikański nowicjusz pochodzący z Ukrainy. Bardzo dziękujemy wam, naszym braciom i siostrom, nie tylko z Polski, ale także z Rzymu, Bolonii, Australii, USA i Tajwanu, za te ważne słowa umocnienia. Poprosił mnie ojciec Misza Romaniw, by koniecznie wam napisać, że wczoraj wieczorem był bardzo mocno podłamany sytuacją. Walki toczyły się o miejscowości znajdujące się niedaleko Fastowa, między innymi o Makarowi i Borodiankę, Często tamtędy przejeżdżałem z nim i wolontariuszami z Fastowa w drodze do Warszawy. Prawie zawsze zatrzymywaliśmy się w Borodjance, by na stacji paliw oko wypić poranną kawę i zjeść hot-doga. Miasteczko zbombardowane. Serce pęka, oglądając zdjęcia z miejsc, które znasz. Ale właśnie wtedy, w tym trudnym psychicznym momencie, lekarstwem dla duszy stały się słowa braci. To mnie podniosło na duchu, przełamało smutek i zniechęcenie, stwierdził Misza, kiedy obejrzał te filmy. Ludzie z Makarowa ratowali swoje życie, uciekając między innymi do Fastowa. Ojciec Wojciech Giertych, teolog Domu Papieskiego, mieszkaniec Watykanu, a przede wszystkim nasz wielki przyjaciel, bardzo mocno wspierający rozwój misji zakonu w Ukrainie od ponad 30 lat powiedział Trzeba myśleć nie o teraźniejszości, ale o przyszłości. Szykować nasze miejsca w formowaniu ludzi do wewnętrznej wolności. Nie tylko do wolności od, ale wolności do tak jak uczył nasz ojciec Pinkers. Ma rację. Zresztą tego samego nas nauczył ojciec Wojciech podczas studiów teologicznych w Krakowie. Nie wolno zatrzymać się na dziś, ale trzeba patrzeć w przyszłość. To zadanie też stoi teraz przed tymi z Was w Polsce, którzy przyjęliście pod swój dach wojennych uchodźców z Ukrainy. Myślcie już teraz o przyszłości razem z nimi. Nie czekajcie na koniec wojny. Dziękujemy naszym siostrom i braciom z wielu krajów świata za wasze słowa, modlitwy i pomoc. Nie zawsze nadążamy odpowiadać, ale bądźcie pewni, że jesteście w naszych sercach. Jesteście nam i Ukrainie potrzebni. W nocy w Kijowie było kilka wybuchów spowodowanych rakietowym ostrzałem miasta. Jedna z rakiet uderzyła w okolice dworca kolejowego, inna podobno spadła nie tak daleko od naszego klasztoru. Mer Kijowa w swoim raporcie do mieszkańców mówił dziś, że nikt nie zginął. To po prostu jakiś cud. Jedynie ucierpiała sieć ciepłownicza, która jest teraz odbudowywana przez służby miejskie. To bardzo istotne, bo u nas jest jeszcze dość zimno. Rano w Kijowie znów pruszył śnieg i temperatura w południe wynosiła tylko plus jeden stopni Celsjusza. Niestety nie zanosi się w najbliższych dniach, że będzie cieplej. U nas w klasztorze na razie póki co wszystko działa. Wczoraj po południu poszedłem do szpitala, by zaoferować swoją posługę duszpasterską. Pierwszy, że ze szpitali znajdujących się w naszej okolicy był zamknięty. Gdzieś go ewakuowali. Drugi, duży szpital wojewódzki działa i trafiają tam zarówno osoby poranione podczas działań wojennych. Znam to miejsce, bo rok temu właśnie tam udzielono mi pierwszej pomocy, gdy złamałem nogę. Kiedy w białym habicie zbliżałem się do izby przyjęć, zostałem dostrzeżony przez policjantów. Błyskawicznie wyszli mi naprzeciw z bronią. Pokazałem dokumenty i plecak z księżowskim wyposażeniem. Panowie dokładnie wypytali o cel mojego przyjścia. Koniec końców zostawiłem swój numer telefonu i informację, że jestem katolickim księdzem i mogę w każdej chwili przyjść z posługą. Do tej pory nie było sygnału ze szpitala. Wydaje mi się, że w Ukrainie, zwłaszcza w Kijowie, obecność księdza wśród chorych jest mało popularna. Choć w niektórych szpitalach są kaplice oczywiście prawosławne. Obrona miasta rzetelnie wypełnia swoje obowiązki. Są ostrożni i dbają o bezpieczeństwo powierzonych im ludzi i obiektów. Rano dostałem wiadomość od Nikity, kandydata do naszego zakonu, który mieszka w Harkowie. Całą noc, 12 godzin, przesiedzieliśmy na stacji metro. Zostały zakryte zasłony, potężne metalowe wrota chroniące stację, pozostałość chyba z czasów zimnej wojny. Dopiero o 6 rano dotarliśmy z powrotem do domu. Troszkę odpoczęliśmy, rodzice trudno przeżyli tę noc. Trochę żałuję, że ich zaprowadziłem do podziemi. Może jednak nie ma co żałować, bo rakiety trafiły między innymi w sąsiedni blok mieszkalny. Miejsce, w którym żyje z rodzicami, to typowe osiedle. W pobliżu nie ma żadnego obiektu strategicznego. Takich wojennych zbrodni, bo oni właśnie tam strzelają, jest już wiele. Kolejny dzień przynosi nowe zniszczenia, ale też coraz większe zmęczenie wśród ludzi. Nawet rano jedna ze starszych pań, która mieszka z nami w klasztorze, poczuła się źle. Wystraszyliśmy się, że to udar. Na szczęście mamy wśród nas lekarkę, więc udało się pomóc naszej seniorce. Na przyjazd karetki pogotowia nie ma oczywiście teraz żadnych szans. Poradzono nam telefonicznie, że możemy ewentualnie jechać do najbliższej przychodni, polikliniki, ale uznaliśmy, że tam niewiele nam pomogą. Dobrze, że mamy z nami Anioła Stróża młodą lekarkę, która wie co robić. Niestety nie wszyscy seniorzy w ogarniętych wojną miastach i wsiach mają się tak dobrze. Bardzo trudna jest sytuacja osób starszych, chorych i z ograniczoną możliwością poruszania się. Samo zejście do schronu czy piwnicy to dla nich często przeszkoda nie do pokonania, podobnie jak zrobienie zakupów, nie mówiąc już o kondycji psychicznej czy zdrowotnej. Dlatego dobrze, że mocno rozwija się wolontariat. W Kijowie sporo ludzi w niego zaangażowało się i coraz sprawniej zaczyna ta pomoc działać. Nasi ojcowie oraz świeckie osoby, które się schroniły do klasztoru, również są włączone w tą posługę. Wczoraj ojciec Aleksandr wraz z chłopakami kupili w piekarni 200 bochenków chleba, który dziś trafił przez miejskich wolontariuszy do potrzebujących. Zakończę słowami Psalmu 44 z dzisiejszej liturgii godzin godziny czytań. To przesłanie na dziś od Olgi, studentki naszego Instytutu Świętego Tomasza Zakinu w Kijowie oraz tercjarki dominikańskiej. Mieszka na obrzeżach w Kijo Kijowa. Niestety za daleko, by w obecnych warunkach być w naszej kaplicy Namszy. Wcześniej była niemal codziennie. Tak to brzmi, bo nie zaufałem mojemu łukowi, ani mój miecz mnie nie ocalił, lecz ty nas wybawiłeś od wrogów i zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i nieustannie sławimy Twe imię. Reakcja świata na to, co się dzieje, to rzeczywiście gigantyczne zawstydzenie tych, co nas nienawidzą. Ale jeszcze bardziej zawstydzają wojenne sieroty i ci, którzy stracili życie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Z serdecznymi pozdrowieniami i prośbą o modlitwę, Jarek Krawiec, Kijów, 3 marca 2022, godzina 16. Kochani, dobrze że są te wieści. Oczywiście nie wszystkie są radosne, a większość oczywiście jest tragiczna. kochani. To jest najgorsze, te bombardowania tych cywilnych bloków i tak dalej. Jeszcze te kłamstwa Kremla, kłamstwa jakby propagandy rosyjskiej, tak? która, która udaje, że to się nie dzieje, mimo że oni nieustannie atakują cywilne mieszkania i tak dalej. Nie to, żeby atakowanie oczywiście zbrojnych nie wiem, miejsc było ok, no ale to, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć, że jest bardziej usprawiedliwione, ale po prostu atakowanie cywilów w blokach to już jest absolutna, no, no absolutna tragedia. I to tylko pokazuje o zbrodniczości tego, co oni tam robią, kochani, bo to jest po prostu jedna wielka zbrodnia. Miejmy nadzieję, tak jak było w tym samym pod koniec, tak, że zostaną zawstydzeni ci, którzy robią to zło. Kochani, modlimy się za Ukrainę, modlimy się za ojca Jarka, modlimy się za całą wspólnotę dominikanów, za, cał za wszystkich ludzi, którzy tam są mając nadzieję, że po pierwsze, uda im się przetrwać i po drugie, że, że to się w końcu jak najszybciej skończy. Kochani, małe ogłoszenie odnośnie jutra, dlatego że jeżeli ojciec Jarek jutro nie zdoła przed 16 wysłać listu, a czasem tak jest, że wysyła później, to prawdopodobnie już nie będę miał potem okazji go nagrać wieczorem, bo mam jeszcze rekolekcje, potem muszę jechać po prostu w drogę. Więc kochani, jeżeli jutro po południu nie będzie listu, to nie martwcie się, ja go po prostu nagram w sobotę rano. No chyba, że przyjdzie przed 16, wtedy pewnie zdążę. Ale jeżeli no, nie, nie będzie tak, to, to będzie pewnie w sobotę rano. Yy, trwamy w modlitwie, kochani. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławie i do zobaczenia. Z Bogiem, pa!